Siema wszystkim, bardzo się kłania. Pozdrawiam wszystkich graczy z Skarby Tycoon. I w waszą stronę kieruję filmik konkursowy, który nagrywam, jak widać, w mieszkaniu. Ponieważ filmik, który nagrałem w samochodzie, z niewiadomych przyczyn mi się, kurde, skasował. Sorry bardzo. No ale dobra, w porządku, tam się nic nie stało. Nagram pytanie w mieszkaniu. Może na temat najpierw nagród, jeszcze takie krótkie wprowadzenie. Oczywiście za miejsce piąte będzie przyznane 100 czeków, za miejsce czwarte będzie 300, za trzecie 500, za drugie 1000 czeków, no i za miejsce pierwsze oczywiście nagroda główna Shadow Dreamliner. Bardzo, bardzo was gorąco polecam, zachęcam do konkursu. Taki mały, jeszcze krótki również regulamin. Oczywiście pamiętajcie, aby bez względu na to, czy macie konta na każdym serwerze, wysyłacie zawsze jedno zgłoszenie, wybieracie serwer, na który chcecie otrzymać ewentualną wygraną, no i po prostu w odpowiedzi właśnie w ten sposób wpisujecie, udzielacie jednej oczywiście odpowiedzi pod filmikiem i musi wyglądać w następujący sposób. Wasza odpowiedź na pytanie, które zadam, myślnik, serwer, na który chcecie otrzymać swoją ewentualną wygraną, myślnik i oczywiście swój nick z serwera. To by było na tyle. No i teraz właśnie pytanie, jak zwykle banalne, musi być takie, nie inne, nie mogę podawać, wiecie, rzeczowego pytania typu, no nie wiem, jaki jest dopuszczalny czas jazdy w ciągu 2 tygodni, czy coś tam podobne, no bo oczywiście na to jest jedna odpowiedź, no i wtedy no nie byłoby tej zabawy, prawda? A tak strzelacie, szukacie, myślicie, tam liczycie, sobie kombinujecie, no nie wiem, niektórzy od razu tam walną swoją, przepraszam, odpowiedź. Inny tam sobie ktoś policzy, jak to mniej więcej mogło wyglądać, ile mogłem. No właśnie, ile mogłem. Dobra, no to do pytania. Żeby nie przedłużać, pytanie brzmi. Wyjechałem po prostu w środę, 17 czerwca i wróciłem teraz w środę 3 dni temu. I moje pytanie odnośnie tego brzmi, ile kilometrów przejechałem w ciągu tych 2 tygodni. Oczywiście proponuję podać swoją odpowiedź i przecinek i metry po kilometrach, które podacie, ponieważ no, wnioskując po poprzednich waszych odpowiedziach, w poprzednich konkursach trafiliście bardzo blisko, no i być może właśnie i te metry po przecinku będą decydowały, kto wygra. No ale to tam już mówię, tak jak mówię, zależy to od was, możecie podawać same tylko okrągłe kilometry, ile tam uważacie, no ale można i podać z tym miejscem po przecinku. To by było na tyle odnośnie pytania. Także bardzo was serdecznie zachęcam do udziału w grze. Aha, jeszcze dla graczy z S0, jeżeli ktoś ogląda z graczy z S0, to na prośbę let's go, zajrzyjcie tam do komisów, bo chłopak nawystawiał samochodów. Macie tam Scania, DAFy, Volvo i tym podobne, także brać co tam popadnie, żeby chłopakowi to nie stało, nie gniło. Trzymajcie się, hej!